No okej, okay. 23 marca 2020 roku. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Clubu na kolejnym spotkaniu związanym z live tradingiem, przygotowaniem planu na nadchodzący dzień. Piotr z tej strony się kłania. Organizatorem Forex Club, partnerem Tickmill, bardzo mi miło. Witam Krzysztofie, dzień dobry. Zaczniemy sobie od ostrzeżenia o ryzyku, co w tych czasach jest niezmiernie istotne. Proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności produkty lewarowane, obarczone są bardzo wysokim ryzykiem, znaczy z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. Tak sytuacja wygląda na ten moment. Kolejne niższe otwarcia. W przypadku DJ-a, osoby, które poświęciły chwilę i oglądnęły wczorajszy flash, wiedzą generalnie rzecz biorąc, o co chodzi, wiedzą, w którym miejscu jesteśmy i do jakiego miejsca prawdopodobnie zmierzać będziemy. Na temat DJ-a również sobie w dniu dzisiejszym powiemy. Niespecjalnie jakieś fajerwerki, jeśli chodzi o kalendarz. Mamy conference call, rozmowę telefoniczną pomiędzy przedstawicielami G20. Natomiast z tej perspektywy nie będzie żadnego oświadczenia w momencie zakończenia tej konferencji telefonicznej. Mamy również i oczekujemy, i tutaj mnie się wydaje, że jeśli fajerwerki w dniu dzisiejszym będą miały mieć miejsce, to będą w okolicach otwarcia w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na potwierdzenie, przegłosowanie pakietu stymulacyjnego w Stanach Zjednoczonych. Wielkość tego pakietu rozrosła się szybciej niż, przepraszam, że się śmieję, może to nie do końca jest śmieszne, ale szybciej się rozrosła wielkość tego pakietu w Stanach niż rozprzestrzenia się wirus w Stanach. No ale to no każdy będzie musiał sobie włożyć coś do kieszeni, w związku z czym te liczby urosły niemiłosiernie. Zaczynało się, jeśli pamiętam, sekretarza skarbu Stanów Zjednoczonych, zaczynaliśmy od 800 miliardów, a później był trylion, trylion 200, a dzisiaj będziemy mieli głosowanie nad 4 trylionami w sumie. No ale to jak policzyli, że każdy do kieszeni musi sobie coś włożyć, bo koronawirus otwiera wszystkie drzwi, to o czym ja mówiłem wcześniej, to tak to będzie wyglądało. Oczywiście na chwilę obecną nikt specjalnie na to nie będzie zwracał uwagi, natomiast myślę, że jakieś tam do jakichś rozliczeń w momencie, kiedy sytuacja się uspokoi, na pewno wszędzie dojdzie. Za chwilę będziemy sobie mówili o euro-dolarze, o funcie, za chwilę wytłumaczę, dlaczego akurat w tym wypadku long, bazując tylko i wyłącznie na wykresie, na żadnych innych rzeczach, tylko i wyłącznie wykres. Ja mam nadzieję, że Piotrze, że nie spadnie za nisko, żeby mnie nie wyrzuciło, a jak wysoko dojdzie, to będziemy sobie za chwilę o tym mówili. Jeśli chodzi o kwestie kalendarza, żebyśmy po kolei przeszli, no to w dniu jutrzejszym mamy dzień pod znakiem PMI zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. A w środę mamy IFO z Niemiec i inflację po stronie konsumentów z Wielkiej Brytanii. W czwartek mamy Bank of England. Pytanie, czy oni jeszcze mają po co się spotykać, bankierzy centralni, no zobaczymy. Tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie związane z kalendarzem. W przypadku wydarzeń czy wiadomości rynkowych, no to warto zwrócić uwagę na wyczyny Kurody, który doprowadził do zamknięcia o 2% wyżej na Nikkeju. Ja już nie wiem, czy on jeszcze ma co kupować, czy on po prostu z jednego rachunku, na którym wystawia, kupuje w ramach innego rachunku, czyli z prawej ręki do lewej. To tego wam nie powiem, bo tego nie wiem. Co ciekawe, to są kwestie przedstawicieli związanych, japońskich przedstawicieli związanych z olimpiadą, że nie ma szans w ogóle, żebyśmy odwołali olimpiadę, nic nie przekładamy, to tak z jednej strony i oni to powtarzają jak mantrę, natomiast z drugiej strony już mamy pierwszą reakcję kanadyjskiego komitetu olimpijskiego, który wydał oświadczenie, że ze względu na koronawirusa jakby
pozostawić swoich sportowców w domu, w związku z czym Japończycy jedno, reszta świata drugie, ale to ewentualnie być może, że to będzie japońska olimpiada z japońskimi sportowcami tylko. I tak to z tego, co na ten moment, to tak to wygląda. Fatalnie wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii. Jedna rzecz to jest kwestia koronawirusa, druga rzecz artykułu, który dzisiaj jak przeczytałem, to zszokował mnie artykuł. Generalnie rzecz biorąc, no przecież dobrze wiemy, że tam są case'y związane z koronawirusem również. Natomiast jeśli ja dobrze zrozumiałem artykuł, to jeszcze wczoraj lądowały na Gatwicku samoloty, czy to z Iranu, czy to z Włoch, czy z Korei Południowej. Także super, tam w UK sobie radzą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Instytut IFO, niemiecki Instytut IFO, w próbie wyliczenia, ile może kosztować kwestia koronawirusa niemiecką gospodarkę, to nawet 729 miliardów euro w tym takim najgorszym scenariuszu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tyle, jeśli chodzi o jakieś tam newsy związane. Tych newsów jest oczywiście więcej. Hiszpania wydłuża okres stanu wyjątkowego o kolejne 2 tygodnie, czyli w sumie to już będzie do około 12 kwietnia. Dzisiaj również ma być taka informacja, dzisiaj ma być też o wydłużeniu okresu tego specjalnego, ma być informacja we Francji. Coraz więcej naukowców, lekarzy wypowiada się na temat prawdziwej liczby, a mianowicie na każdy potwierdzony przypadek między 5 a 10 powinniśmy sobie dodać, czyli jeśli mówimy o 700, to powinniśmy mówić między 3,5 tysiąca a 7 tysięcy tak naprawdę. I to tyle. Może już, żeby bardziej nie wejść w pesymistyczny ton, to przejdźmy do wykresów. No i zacznijmy od tego, co chyba najbardziej rzuca się w oczy, a mianowicie kwestia longa na euro-dolarze. Ja zaraz postaram się go dokładnie wszystko wytłumaczyć. Musimy w tym wypadku rozpocząć od wykresu tygodniowego, miejsca, w którym jesteśmy z perspektywy wykresu tygodniowego, bo to jest, jeśli weźmiemy sobie, wyrysujemy swojego rodzaju konsolidację, to tak naprawdę jesteśmy w okolicach 50% konsolidacji, pomijając anomalia w ramach tej konsolidacji w postaci czy górnych cieni, czy próby wyjścia dołem. W tym wypadku to jeśli weźmiemy sobie najczęściej spotykane punkty, to jesteśmy mniej więcej pi razy drzwi 50% tej konsolidacji w chwili obecnej, to jest kwestia numer jeden, próba domknięcia luki, właściwie luka została tutaj domknięta, to jest numer dwa. Numer trzy to jest kwestia związana z wydarzeniami na wykresie dziennym. Część z Was będzie wiedziała dlaczego. Mianowicie kwestia zachowania się kursu w piątek i kwestia zamknięcia, tak naprawdę. Okej, pozytywnego zamknięcia. My byliśmy bardzo wysoko w piątek, mamy bardzo długi górny cień. Tu się zgadza, że to jest propodażowo, natomiast zamknięcie mówi, że mimo wszystko z perspektywy tylko i wyłącznie wykresu rozmawiamy. Nie rozmawiamy o koronawirusie, nie rozmawiamy o strachu albo chciwości, które w tej chwili rządzą rynkiem. Rozmawiamy tylko to, co ja widziałem na wykresie i to, co z jakiejś perspektywy podpowiedziało mi, okej, zobaczymy, co z tego longa będzie. I teraz to, co się wydarzyło w piątek, ten długi górny cień, te wzrosty, no to jest po zamknięciu czwartkowym, okej, wydawało się, że retest tylko tych poziomów w okolicach 1,790 i odrzucenie teoretycznie może mieć miejsce. Natomiast my poszliśmy krok wyżej, poszliśmy w okolice 1,860, dopiero tam mieliśmy kwestie związane z odrzuceniem. I teraz kwestie związane z odrzuceniem to między innymi podstawa tej świecy wybijającej, to jest numer jeden,
Natomiast nie dotarliśmy tak naprawdę do miejsca, które było wybijane w ramach tego wyjścia, i to są okolice, żebyśmy wszyscy byli na jednym poziomie, to już Wam dokładnie powiem, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o poziomach pomiędzy 8,90 a powiedzmy sobie 9,20, czyli między 8,90 a 9,20. To już teraz, to niektórzy wiedzą, co jest ewentualnie celem, tak? Co jest celem. Druga rzecz, to tak na przyszłość, jak już rynki się uspokoją, to myślę, że tego typu rozwiązanie, o którym teraz powiem, znacznie częściej będzie się sprawdzało, niż jak to może wyglądać w chwili obecnej. Powiedzieliśmy sobie z perspektywy wykresu tygodniowego, że siedzimy w całkiem przyzwoitym miejscu, jeśli chodzi o czwartkowe spadki, piątkową próbę odreagowania, ok? No i pozytywny piątkowy korpus, pomimo tego, że długi górny cień został na dziennym wyrysowany, ale pozytywny korpus, zamknięcie powyżej czwartkowego zamknięcia, to generalnie rzecz biorąc, dopóki jesteśmy nad minimami piątkowymi, teoretycznie próba poszukania płynności powyżej piątkowych maksów powinna mieć miejsce. Teraz ktoś powie, że tutaj już byliśmy czy w okolicach, czy nawet próbowaliśmy nadbić to minimum, natomiast to nadbicie tego minimum wynikało tylko i wyłącznie, według mnie, próba zejścia, to było nic innego, jak próba poszukania stop lossów, ale wynikało to również z kwestii prawdopodobnie braku płynności. Natomiast ja podchodziłem pod ten rynek w momencie, kiedy my mieliśmy startować, tak, nasze spotkanie o 9 rano, tak. W związku z tym, no, ten stop, oczywiście, że szerokość tego stop lossa na ten moment mnie trochę boli, że on jest tak duży, natomiast potencjalny cel w dalszym ciągu zapewnia, i to nie jest cel wzięty z nieba, w dalszym ciągu zapewnia 3R, w związku z tym na ten moment tego się będę trzymał, tyle tylko, że będę sobie obserwował bliżej, jeśli ta pozycja przetrwa, załóżmy, że ta pozycja przetrwa, ktoś chce zrobić sobie papierowy trading, załóżmy, że ta pozycja przetrwa do otwarcia w Stanach Zjednoczonych, to pewnie nie chciałbym w Stanach Zjednoczonych zobaczyć zejścia pod poziomy 1,0680, 1,0670. Chyba bym nie chciał zobaczyć zamknięcia, bo to by mogło sugerować, że prawdopodobnie rynek zmierzy się raz jeszcze z tymi minimami i ten mój stop byłby zagrożony. Kto wie, czy nie podejmę decyzji o tym, żeby uciec ewentualnie z tej pozycji szybciej. Jedna rzecz, która mnie tutaj jeszcze martwi, bo nad tym się również zastanawiałem, natomiast no, przeważyła sytuacja, gdzie jesteśmy z perspektywy wykresu tygodniowego, czyli ten najwyższy horyzont u mnie na ten moment przeważył. Teraz czego się obawiam, tak jak wspomniałem, że jedna rzecz tutaj jeszcze, której się obawiam, to jest kwestia możliwego spadku pod tak zwanym własnym ciężarem. To też bardzo często przeze mnie wykorzystywane. Tyle tylko, że uznaję tę próbę podbicia, którą widzieliśmy w czwartek, za jakby wykluczenie układu z możliwością spadku pod własnym ciężarem. Natomiast ja go pokażę, jak on może wyglądać, gdybyśmy mieli same czarne świece w tym ruchu tutaj. Gdybyśmy mieli same czarne świece, to mieliśmy pierwsze ubicie, podbicie, drugie ubicie i prawdopodobnie za chwilę, jak to zmierzymy, dla tych, którzy wzrokowo nie do końca, a wolą na przykład użyć jakiejś miary, no to mieliśmy 61,8, czyli idealnie wpisuje się w możliwość spadku pod własnym ciężarem. I mamy kolejne 61,8, które idealnie wpisuje się w możliwość spadku pod własnym ciężarem. I to jest to, co mnie odrobinę martwi. Dlatego, tak jak wspomniałem,
no nie chciałbym, im bliżej Stanów, tym bardziej nie chciałbym zobaczyć ewentualnego spadku pod 6,80, 6,90, przepraszam, 6,80, 6,70, bo to mogłoby mnie jakby ewentualnie zmusić do, znaczy zmusić, dać do myślenia, czy po co czekać na cały stop, tak, jak jeśli tutaj już zejdziemy, to może ewentualnie uciec znacznie szybciej, a odnowić ewentualnie. To nie jest piątek, to jest czwartek, tak, tak, to ja, jeśli się przejęzyczyłem, to bardzo przepraszam, to jest czwartek, to jest piątek. Natomiast wydawało mi się, że, znaczy na pewno myślałem o czwartku, jeśli powiedziałem piątek, to bardzo przepraszam. Także to jest, tak jest dokładnie wytłumaczona sytuacja, jeśli chodzi o ewentualnie tego longa z perspektywy eurodolara. Czy są do tego pytania? Czy w miarę jest to zrozumiałe? Czyli generalnie rzecz biorąc, gdzie jesteśmy z wyższego horyzontu, zachowanie na dziennym, próba dostosowania wejścia z godzinowego, pewnie można było jeszcze zejść niżej. Znaczy biorąc pod uwagę zmienność, no Piotr nie słuchał, przed chwilą na samym początku rozmawialiśmy najpierw o potencjalnych zasięgach, ale żeby nie przedłużać, płynność nad maksami z piątku mówimy 8,99,20. Czy to będzie w ciągu kilku dni, biorąc pod uwagę zmienność, z którą mamy do czynienia na rynku, gdyby się dobrze spieli, ja myślę, że do jutra byłoby do zrobienia ewentualnie. Natomiast tak jak mówię, jest tutaj kilka rzeczy, na które według mnie warto zwrócić uwagę z perspektywy próby podejścia pod te longi, bo jak ktoś chce sobie na ślepo klepnąć, to odradzam, zrobiłbym własny research, bo tak jak mówię, no, biorąc pod uwagę to cofnięcie, to tu podbiliśmy 61,8, biorąc pod uwagę to, podbiliśmy 61,8, górny swing tutaj na intraday, dlatego wiecie, no, skończymy nasz program, rynek zacznie na przykład iść niżej i w okolicach Stanów, bo to mi chodzi o Stany, o otwarcie w Stanach, tak? Bo to, że my zrobimy teraz na przykład dolny cień w Europie, będzie ok, ale później mamy w okolicach po 13 i później 14:30 otwarcie, no nie chciałbym zobaczyć, że rynek się tutaj zmaga z tymi poziomami w Stanach Zjednoczonych, ok? Wolałbym, żebyśmy powyżej tego 7,60 sobie mimo wszystko wyszli. Tak jak mówię, nie miałbym tej pozycji, gdyby tutaj wszystko było na czarno w czwartek, tak? Gdyby tutaj było wszystko na czarno w czwartek, a to, co oni zrobili, według mnie, było w ramach równości ruchów. Raz poprawili. W związku z czym, jeśli tego typu mieliśmy zachowanie, no to zobaczcie, że tutaj ruszyliśmy. My sobie to mierzyliśmy, tak? Tu nam się to niestety nie spięło, no ale jeśli mówimy o dzisiejszych dołach, to przynajmniej przetestowanie albo podjazd pod piątkowe maksy teoretycznie na ten moment, a tak długo jak jesteśmy nad tymi minimami, może mieć rację bytu. No i tutaj wielkie dzięki za podpowiedź, Jarku. 200 pipsów to jest akurat to, na co czekamy, a więc możemy taką zmienność mieć w dniu dzisiejszym. Natomiast żeby też była jasność, tak? Żeby też oczywiście o kablu też sobie powiemy, żeby była jasność. Wyższe podbicie może być ewentualnie okazją do tego, żeby to przyszortować, bo generalnie rzecz biorąc, jeśli się wrócimy wstecz do grudniowego, weekendowego flashu, tego, w którym omawiałem w przypadku pozytywnego scenariusza, negatywnego scenariusza, jak to może wyglądać. Oczywiście spadki na etku omawiałem w przypadku pozytywnego scenariusza, no ale te spadki są, a mamy risk off, tak? No, tak to od czasu do czasu bywa. Dalej myślę, że ten parytet i poniżej parytetu na ten moment w bardzo szybkim tempie, bo dlaczego w bardzo szybkim tempie? Żebyśmy sobie zakończyli temat etka w jakiś taki sposób. Dlaczego w bardzo szybkim tempie? Bo według mnie
znacznie więcej, niekoniecznie w dobrym kierunku, tej kasy, tego rozdawnictwa kasy będzie w Stanach Zjednoczonych. Mimo wszystko sądzę, że Merkel, Europejski Bank Centralny gdzieś tutaj, znaczy inaczej, że Merkel będzie trzymała Europejski Bank Centralny w ryzach mimo wszystko. I z perspektywy później długu do PKB, z perspektywy tego, jak to będziemy wracać do normy ewentualnie, albo jak będziemy się uczyli żyć z koronawirusem, bo to też może być tak, że naszą normą będzie kwestia umiejętności dostosowania się do tego, że trzeba żyć z koronawirusem, że on będzie na bieżąco i tu będzie jakaś kwestia jakichś szczepionek, kwestia odporności i tak dalej, bo tak może być, tak? To myślę, że jeśli euro przetrwa tę próbę czasu, to możemy zobaczyć słabszego dolara. I teraz pewnymi rzeczami, którymi się tutaj będę posiłkował, to jest to, co ja widziałem, to w czym brałem udział, jeśli chodzi o 2008 rok, że ten dolar w ramach kryzysu też zyskiwał na wartości, natomiast w momencie, kiedy pewne rzeczy się uspokoiły, wszyscy drukowali, ale wszystko, co dolar zyskał, oddał w granicach chyba pół roku czy 7 miesięcy, jakbyśmy popatrzyli, a to jest zadanie domowe, które każdy może sobie odrobić sam. Jak się zachowywał dolar w momencie, kiedy tam pewne rzeczy doszły, zaczęły się prostować. Oczywiście to będzie kwestia spojrzenia, bo ja myślę, że to, co obecnie robimy, co jest trochę paradoksem według mnie, bo myślę, że obecne pakiety pomocowe na ten moment to jest wystrzelanie się z amunicji, chyba że doszli do wniosku, że możemy drukować nic niewarty papier już do końca świata. Takie może być też rozwiązanie. To jest to wszystko źle ukierunkowane, tak? Bo jeśli ktoś uważnie czyta między liniami te wszystkie artykuły, z którymi mam do czynienia, jeśli ktoś przegląda Twittera, czy przechodzi przez papierowe wersje, chociaż pewnie w tej chwili to online'owe bardziej, to mnie osobiście jedna rzecz rzuca się w oczy, a o tym mówiłem znacznie wcześniej, też o tym mówiłem, jak nam się ten kryzys rozpoczynał związany z koronawirusem. Wtedy mówiłem w ramach oba. Natomiast teraz wygląda na to, że jakby nie pomyliłem się co do tego, a mianowicie wszystko jest ukierunkowane i nie w tą stronę, w którą powinno być. Wszyscy mówią o tym, jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę, a tak naprawdę przepraszam znowu z góry, jeśli jest jakiś pan Kowalski albo pani Kowalska z nami, to nie robię tego świadomie, ale tak naprawdę te środki pomocowe nie są nakierowane na zwykłego Kowalskiego, tylko tu gospodara jest najważniejsza, a to, że na przykład w Polsce na wyniki testu trzeba czekać 5 dni, gdzie generalnie po 7 można zejść i najlepszy przykład z Głogowa, ale ja tutaj nie chcę wchodzić w to, bo to nie tylko w Polsce tak jest. Zresztą mnie nie wypada mówić na temat Polski, bo jakby od dłuższego czasu mnie nie ma. Ale wszędzie jest to źle rozegrane, źle robione, źle te środki są kierunkowane nie w tą stronę. I tyle, tak, ode mnie w tej kwestii. Natomiast będzie to, wywoła to kwestie związane z, prawdopodobnie z znacznym wzrostem inflacji. Jest takie powiedzenie, bo Fed bardzo długo życzył sobie, żeby ta inflacja podbiła. Jest takie powiedzenie, że uważaj, czego sobie życzysz, bo akurat się może spełnić tutaj, jak im przywali, to zdrowo, tak? Okej, okay, ale my mamy tutaj sobie mówić o wykresach, to jak ja to widzę z perspektywy funta. Bardzo podobnie jak euro, że ewentualnie wyższe poziomy teoretycznie mają szansę być takim dobrym miejscem do próby przyłożenia, jeśli chodzi o ewentualne krótkie pozycje. I teraz dlaczego? Bo również na funcie spodziewam się, że przynajmniej w kierunku, chociaż pamiętacie, my rozmawialiśmy, gdzie my jesteśmy z lewej strony, jeśli chodzi o wykres funta i te 1,15 czy trochę pod 1,15 próba odbicia. Bardzo podobnie wygląda sytuacja na funcie i z perspektywy wzięcia tego, gdzie my jesteśmy, jeśli chodzi o wyższy horyzont czasowy, jak my zachowaliśmy się
jak my zachowaliśmy się w piątek, to jakby bardzo podobna sytuacja. Też spodziewałbym się tutaj w krótkim terminie możliwości podbicia. A natomiast funt nie był jeszcze w miejscu, w którym już było euro, tak? Czyli próba budowy dolnego swingu na funcie. Mówimy tutaj o kombinacji piątkowego otwarcia, czwartkowego zamknięcia. Jeśli te poziomy tutaj sobie przetestujemy, to kto wie, tak? Natomiast do góry sytuacja jest no bardzo prosta, bo tak klarownej sytuacji, biorąc pod uwagę potencjalne strefy popytu, podaży, to ja dawno nie widziałem. Czyli mamy bardzo mocny spadek, mamy jednodniową bazę i mamy bardzo mocną kontynuację, czyli przynajmniej retest związany z okolicami 22,50, 24,20, to ja też przygotowałem wcześniej tego kabla, a najpierw mamy jeszcze okolice 21, mówię tutaj o kwestii środowego zamknięcia, wtorkowych minimum, tu jest też kwestia domknięcia luki, ja to na spokojnie raz jeszcze pokażę. Mając na myśli lukę, mówiąc o luce, mam na myśli minimum wtorkowe, maksy z czwartku. Była próba podjęcia akcji zamknięcia tej luki w piątek. Natomiast tak jak mówię, no tu klasycznym układem byłaby kwestia zejścia do tej bazy, tak? Czyli być może, że atak na piątkowe maksy, oddanie, próba zatrzymania kursu między 18 a 17 i próba dojechania na zasadzie całości 1 do 1 do tych poziomów. Natomiast według mnie, bo też o tym rozmawialiśmy, i zresztą ja szukałem miejsca na krótkie pozycje w czwartek na eurofuncie, to o tym żeśmy sobie rozmawiali. Myślę, że na ten moment pewne rzeczy, zwłaszcza jeśli popatrzymy, co zostało obronione w piątek, okay, co zostało obronione w piątek, no to myślę, że teraz jest kwestia obserwacji ewentualnie zachowania w rejonie 93,16, 93,20, czyli mówimy w tym wypadku o piątkowych maksach, w związku z czym tej przestrzeni tutaj jest, jeśli mój tok rozumowania jest dobry, to jeśli z dwójki do wyboru euro-dolar albo funt z dolarem, w związku z tym, że to euro ma tutaj szansę poprzez ten dolny cień piątkowy na eurofuncie zyskiwać, to jakby stąd wybór na etka. Oczywiście można sobie to próbować dywersyfikować, czyli jeszcze uzbroić się w cierpliwość i czekać na kwestie związane z głębszym cofnięciem, jeśli chodzi o funta, bo tak jak mówię, w wypadku funta, to ja bym chciał ewentualnie zobaczyć próbę budowy dolnego swingu, czyli mówimy o piątkowym minimum i otwarciu w porównaniu do czwartku minimum i zamknięcie i próba budowy swingu. Jeśli ktoś nie do końca wie, o co chodzi, to też mieliśmy flesze edukacyjne weekendowe na temat swingu, tam chyba z 5 czy 6 nagrań, to odsyłam na YouTubie, na kanał Forex Klubu do archiwum. Biorąc pod uwagę kwestie, przynajmniej informacji, które do mnie docierają, bezpośrednio z niektórych desków, gdzie tam znam co niektóre osoby, rzeczywiście tej płynności brakuje na rynku, to myślę, że skupienie się na euro-dolarze, czy skupienie się na funcie z dolarem, czyli na tych głównych parach, teoretycznie powinno być bardzo dobrym rozwiązaniem. Natomiast bez dwóch zdań, za chwilę powiemy sobie o PLN-ie, bo jestem przekonany, że co niektórych z Was interesuje. Natomiast jeśli mówimy o głównych parach, to zobaczmy jeszcze sobie kwestię V-ki. No tu jestem, naprawdę tu jakby próbuję znaleźć dobre wytłumaczenie i nie mogę. No jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda dolar z jenem, tak? Pomimo tego wszystkiego, o czym mówimy w ramach tak zwanego risk off, o tym, że jen teoretycznie powinien w takich warunkach wracać do domu, to widzę, że Kuroda nie tylko działa na rynku ETF-ów w Japonii, ale również globalnie na rynku,
na rynku walutowym. No i pytanie za 100 punktów teraz, czy za milion dolarów, jak to woli, jak też będziemy się poruszali, bo na ten moment z lekkim naciąganiem, biorąc pod uwagę te górne cienie, no gdzieś wydaje się, że kwestie związane z chwilą przestoju mogą mieć teoretycznie miejsce. I tutaj tak naprawdę byki chcą skontynuować, to pewnie zobaczymy to jeszcze albo dzisiaj tymi dzisiaj piątek dwa dolne cienie, albo jeszcze nawet jutro, bo w tej chwili to co jest istotne z perspektywy, jak wygląda sytuacja na wykresie tylko i wyłącznie, no to jest kwestia tego ostatniego miejsca słabości, które wybiło tutaj dołki na dolarze z jenem. No i tak naprawdę rynek, biorąc pod uwagę ceny otwarcia, ceny zamknięcia, dwa razy domknął powyżej tych poziomów. Oczywiście nie jest to zamknięcie, bo należałoby się spodziewać, że czwartek to byłoby takie zamknięcie, piątek byłoby nawet takie zamknięcie. Dopiero dzisiaj próba powrotu i testu, pewnie z perspektywy ewentualnych longów, znacznie bardziej by zachęcała, niż, bo to jest takie po cienkiej linie stąpanie na ten moment według mnie, natomiast no, skoro patrzę na wykres na euro-dolarze i podejmuję decyzję, patrzę na wykres na funcie i próbuję podjąć decyzję, to również z perspektywy, przepraszam, wykresu, bardzo istotna będzie kwestia, gdzie dzisiaj ten dolar z jenem się domknie z perspektywy wykresu dziennego, bo z jednej strony, jeśli chodzi o niedźwiedzie, to może o sprzedających, to może być próba kreowania górnego swingu na dziennym, z drugiej, no, co by nie powiedzieć, byki mają poziomy do obrony i to są poziomy bardzo, bardzo blisko, bardzo, bardzo bliskie na chwilę obecną. My sobie tutaj stawimy linię i widzimy, o co idzie gra. I w tym wypadku spodziewałbym się na jutro, bo prawdopodobnie dzisiaj będziemy tak wyglądali do końca dnia, czyli będziemy mieli zmienność z dnia dzisiejszego, z poniedziałku, zmieści się w zasięgu zmienności z piątku. Myślę, że rynek może chcieć próbować z perspektywy na przykład opcji wyciszyć, czyli jeszcze jutro będziemy mieli zmienność, która zawrze się w dzisiejszej zmienności. I jeśli to wszystko będzie się odbywało powyżej poziomu w cenach zamknięcia, powyżej poziomu 110,40, czyli jeśli spróbujemy sobie zwizualizować jutrzejszą zmienność, ok, no to zaraz tu nam po takim wzroście, jeśli spróbujemy spojrzeć na to oczami wyobraźni, spróbujemy sobie to zwizualizować, to zaraz nam wyjdzie możliwość kontynuacji tych wzrostów. A jeśli wybijemy, a jeśli dojdzie do wybicia tych maksów w okolicach 112,20, jeśli sobie odmierzymy te 12 figur do spodu, czy tam 11 figur do spodu, to wiemy, że 120 byłoby teoretycznie w zasięgu, tak? Co na ten moment aż no, mnie osobiście ciężko sobie to wyobrazić. Natomiast no, skoro na etku gdzieś tam jakieś decyzje podjęte na bazie wykresu na funcie, próba podjęcia decyzji na bazie wykresu, no to będzie trzeba podjąć decyzję na bazie wykresu, jeśli chodzi o dolara z jenem. Czy to będzie nam się podobało, czy nie do końca będzie nam się podobało i chętnie usłyszałbym Wasze opinie na temat dolara z jenem. Czekam na opinie dotyczące dolara z jenem, a ja sobie przygotuję złotówkę. Piotrek, nawet na razie do 115. No to jeśli wybijemy te maksy, to myślę, że nawet wyżej. Ale widzę, że Piotr też pozytywnie, tak jak to u mnie wygląda z perspektywy wykresu. Arkadiusz, góra. Ale możecie mi spróbować wytłumaczyć, czy poza wykresem jeszcze jakby, oczywiście w tej chwili fundamenty nie odgrywają takiej roli, bo tu według mnie strach i chciwość na ten moment bardziej i właśnie to mnie dziwi, że z perspektywy strachu i chciwości jen traci na wartości, ale mi się zrymowało nawet. Żeby jeszcze dokończyć tego dolara z jenem, zanim przejdziemy do złotówki, żeby go dokończyć, jak zmienność w dniu jutrzejszym jakby mogła wyglądać, jeśli
rzeczywiście będziemy mieli inside bar dzisiaj, tak? Czyli nie pójdziemy wyżej, nie pójdziemy niżej, tylko będziemy mieli zmienność wewnątrz piątkowej zmienności. To co do pipsa będzie można określić możliwą zmienność w dniu jutrzejszym. OK? Bazując na tym, że, znaczy inaczej, zakładając, że w tej chwili mamy koniec dnia, to nie zdziwiłbym się, gdyby jutrzejsza zmienność mniej więcej wyglądała w ten sposób. Krzysztof, korekta dostał 8 i w górę. Kwestia dolara w ramach, kiedy jest źle, rozumiem. Wszyscy wierzą w dolara, ale się przejadą na nim, to kwestia czasu. Ja myślę, że to jest to, żeby sobie spojrzeć, to o czym powiedziałem. Zobaczcie, jak wyglądał dolar w 2008 roku i co się stało z dolarem po 2008 roku, tak? Kiedy oddał w ciągu już chyba pół roku to, co zdobył, to oddał. I ja tutaj się zgadzam, że w pewnym momencie, chyba że, bo nie wiem, jak będą chcieli, nie wiem, jak będą chcieli to rozegrać, tak? UIEK dziś 111,50, potem zjazd i dopiero na 115, ok. Implikowana na UJ dzisiaj nieduża 180. Widziałem, że tam po opcjach, ale właśnie wszystko górne zakresy powyżej 111, już tam tylko bardziej na opcjach góra niż dół. Wszyscy się przejadą. To ja się zgadzam na tym dolarze, że myślę, że to będzie kwestia, jakby to, co idzie teraz, powinno mieć duże znaczenie dla rynków, to kwestia umiejętności zarządzania kryzysem, jeśli chodzi o polityków i wszystkie osoby zbliżone do polityki, do tego, jak zarządzają kryzysem, bo później będzie istotna kwestia, jak Fed będzie zarządzał kryzysem. Oczywiście możemy sobie przyjąć spiskową teorię dziejów, że w momencie, kiedy sytuacja się uspokoi, to tak naprawdę mocny dolar niekoniecznie będzie, jeśli to będzie jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, to panu Trumpowi niekoniecznie mocny dolar będzie potrzebny, więc tutaj znowu jakieś w ramach spiskowych teorii dziejów próba osłabienia dolara, ale jeśli rzeczy się zaczną klarować, a Fed nie będzie potrafił szybko dostosować się do sytuacji, bo szybko rynkowi przedstawić sytuacji, a to myślę, że będzie podobnie, jak to miało miejsce po kryzysie w 2008 roku, czyli dolar generalnie rzecz biorąc ewentualnie straci na wartości. Pytanie, czy dolar, euro będą warte coś do tego czasu? No tutaj w kwestii lewarowania tutaj nie ma żadnej dyskusji. Bo próba mocnego zlewarowania w tej chwili już przy sprzedaży dolara, no to rzeczywiście ja się tutaj z Arkiem zgadzam w 100%. Okej, czyli mamy trzy główne pary walutowe, myślę, że mamy w miarę ogarnięte. Zobaczmy sobie jeszcze euro PLN-a i dolara z PLN-em. Żeby mieć tutaj jako taki komplet. Jeśli chodzi o euro PLN-a, prawdopodobnie nie obejdzie się bez tam jakiejś interwencji, jeśli będziemy chcieli utrzymać. Ja myślę, że wykluczając anomalie, które mieliśmy w ramach tej konsolidacji tutaj z tygodniowego, my o tym sobie mówiliśmy, tak? To wykluczając jakieś tam anomalia, to możemy mówić o 4,48, 4,49 i powiedzmy sobie w okolicach, żeby nam się łatwo liczyło, 4,9, czyli mówimy o 40 groszach, no to powyżej w najprostszej próbie przeliczenia, no to 4,90, czyli w najlepszym wypadku podwójny szczyt z nadbiciem, z próbą poszukania jakichś maksów. Tyle tylko, że pytanie ze 100 punktów, kiedy tak naprawdę ewentualnie pod taki scenariusz podejść. A ja myślę, że w ramach tego wybicia, no teoretycznie zawsze lepiej się kupuje
na korekcie, tak, na jakimś cofnięciu, niż próba ganiania się z rynkiem już teraz. Oczywiście może się okazać, że wylądujemy na 4,90 w przeciągu kilkunastu następnych dni bez żadnego cofnięcia. Natomiast no, nie jest to scenariusz, który mnie osobiście gdzieś tam pasuje, a jeśli już to cofnięcia pod 4,40, może pod 4,35 i dopiero ewentualnie próba podejścia z krótkiej strony rynku, jeśli chodzi o polskiego złotego, w przypadku euro, PLN-a. No i biorąc pod uwagę, że ten dolar na razie dominuje, to jeśli wrzucimy sobie wykres dolara z polską złotówką i te 4,25, to scenariusz, o którym mówię na euro PLN-ie, będzie wyglądał podobnie do tego, co mamy już na amerykańskim dolarze, okay? Czyli próba zmierzenia się z 4,28-4,30. No i pytanie w przypadku USD PLN-a, pytanie za znowu jakiś milion dolarów, jak zwykle. Tu nie mamy takiej historii, to jak wysoko jeszcze tutaj z perspektywy USD PLN-a możemy iść. I o ile z euro PLN-em to cofnięcie to tam wynika ewentualnie z wybicia z konsolidacji, o tyle tutaj obecne cofnięcie jakby jest w miarę łatwe do przewidzenia, bo to jest wybity over-under. Okay, czyli jeśli nie było tutaj podaży, to byki muszą bronić teraz po wybiciu, muszą bronić tych okolic 4,12 powiedzmy. I spoglądając na to z perspektywy dzisiejszego otwarcia, schodząc na dzienny, no jeszcze nie byliśmy, nawet próba budowy tak zwanego tweezer bottom, natomiast żeby to zwizualizować, to jest to wybicie górą na dziennym. Czyli dopóki powiedzmy 4,07 w cenach zamknięcia się trzyma, to handlujący na wzrost wartości teoretycznie są bezpieczni, o ile można mówić o jakimkolwiek bezpieczeństwie na tego typu rynku, a próbując sobie ewentualnie ogarnąć jakieś zakresy prowzrostowe, to myślę, że jeśli przyspieszenie, a takowego bym się ewentualnie spodziewał, to kwestia akcji, z którą mieliśmy tutaj do czynienia w ramach wybicia, gdybyśmy sobie odłożyli, bo w okolice mi wychodziło, jak ja robiłem to w weekend, wychodziło mi coś w okolicach 5,20. Także w przypadku USD PLN-a, jeszcze raz, dopóki 4,07 w cenach zamknięcia utrzymane, wydaje się, że ewentualnie kwestie związane ze spadkiem wartości polskiego złotego, to pewnie jakaś tam kwestia czasu. Tu mi jeszcze wynikało 5,20 chyba z trójki. To już jak popracujecie z wykresami, to Wam pewne zasięgi Wam wyjdą i tutaj mielibyśmy wtedy na tygodniowym. Te kreski powinny być niebieskie z perspektywy wykresu tygodniowego. Tu nam całkiem niezły megafon mógłby się z perspektywy długiego horyzontu czasowego rysować. Czy do polskiego złotego, ewentualnie do euro PLN-a albo do USD PLN-a, czy są jeszcze jakieś pytania? Zasięg dla euro PLN-a, przepraszam. A nie, mówiłem. Przepraszam, mówiłem.
w kierunku tego podwójnego szczytu, poszukania płynności powyżej, w kierunku 4,95. Biorąc pod uwagę 4,49 i 4,09, możemy spróbować też liczyć zasięgi, ale to myślę, że jeśli euro byłoby mocniejsze od dolara, to moglibyśmy przejść na to mierzenie, ale myślę, że to nie wszyscy by chcieli usłyszeć o tych zasięgach, zaś by się. Stukali w głowę, co ten Piotrek mówi. Jeśli nie ma pytań o złotówkę, spoko. Ale nie ma problemu żadnego. O ropie za chwilę powiemy. Najpierw jeszcze kwestie uaktualnienia, bo dla uważnych słuchaczy to wczorajszy flash był na temat DJ-a i możliwości ewentualnie, jakie poziomy są w zasięgu sprzedających, bo to, że otworzymy się luką, to było widać z perspektywy notowań weekendowych. Z czym możemy mieć do czynienia? Najpierw jeśli chodzi o górne zasięgi, to musimy sobie tutaj, oczywiście kwestia gdzieś tam jakiejś luki z perspektywy wykresu tygodniowego. Kolejną luką według mnie to będzie kwestia domknięcia minimum sprzed 2 tygodni i kolejnym ewentualnie celem wybity dolny swing, w tym wypadku mówimy 22 300. Tutaj mógłby sobie pan prezydent Trump ubrać czapeczkę, że Dow Jones znowu powyżej 20 tysięcy tym razem, tak? A to takie poziomy i według mnie trzeba spojrzeć sobie z perspektywy wyższego, przepraszam, horyzontu czasowego, bo właśnie w czwartek żeśmy rozmawiali o możliwych fajerwerkach do góry na indeksach. Co prawda cały tydzień kończyliśmy fatalnie, tak? Ale kwestie Nasdaqa przeczytaliśmy sobie w czwartek idealnie, łącznie z górnym limitem, który miał miejsce po naszym spotkaniu, czy na drugi dzień. Oczywiście mówimy tylko i wyłącznie z perspektywy tradingu, bo jeśli chcielibyśmy podejść tutaj z perspektywy inwestycji, no to ja mogę tylko podpowiedzieć jakby kilka rzeczy, może nie każdy w taki sposób spogląda na taką sytuację, albo nie wszystkie informacje może dotarły, tak? Do czego zmierzam z perspektywy długiego horyzontu czasowego? Po pierwsze, bo pytanie bardzo często, które się powtarza, kiedy dołek, czy już dołek? No i tutaj żeśmy się śmiali, miałem przyjemność rozmawiać z kolegą w weekend, dużo znacznie poważniejszym traderem ode mnie, będącym też dłużej, no ja jestem 20 lat na tym rynku, on jest dłużej na tym rynku, a mówi, że już przed weekendem odebrał kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt telefonów, czy to już czas na kupowanie akcji. W związku z tym w przypadku tego typu informacji, jak ja dołożę parę telefonów, które ja odebrałem, czy to już czas na zakupy ryzyka, to jest jeden z tematów, gdzie coś mi podpowiada, że chyba jeszcze nie, albo długo, długo nie. Druga rzecz, co z tego, że Chiny wystartowały? Ja z perspektywy informacji, które napływają z Chin, zawsze byłem sceptyczny. I to nie teraz z perspektywy koronawirusa, ale jeśli ktoś pamięta jakieś wcześniejsze spotkania ze mną, to w przypadku publikacji danych z Chin zawsze mówiłem, że fajnie sobie wydrukowali, albo że i tak opublikują to, co im będzie pasowało, to co na plenarnym posiedzeniu zostało uzgodnione. W związku z tym w tej perspektywy zawsze jestem, byłem, jestem i pewnie jeszcze długo będę z perspektywy informacji napływających z Chin, pewnie długo będę. Co z tego, że wyrzucili ludzi do roboty, narażając zdrowia i życia, akurat pewnie spoglądając z tej perspektywy, to im selekcja naturalna najbardziej jest potrzebna. Być może, że kierują się tym spojrzeniem. Natomiast zmierzam do tego, że co z tego, że zaczną produkcję, jak trzeba mieć jeszcze komu sprzedać, tak? Biorąc pod uwagę, jak sytuacja wygląda w tej chwili w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, kwestie rozprzestrzeniania się, wyraźnie widać, że no daleko jesteśmy
od szczytu, tak? Będzie można mówić o jakiejś próbie podjęcia jakichś kalkulacji w momencie, kiedy będziemy mieli przez kilkanaście dni z rzędu no, raczej spadek nowych case'ów niż to, w jakim czasie one nam przybywają. W związku z tym na ten moment wszystkie agresywne wzrosty, a o tym mówiłem wielokrotnie, że najszybsze, najbardziej agresywne czy dramatyczne wzrosty mają miejsce na rynku niedźwiedzia. I to będą rzeczy, o których warto pamiętać i z perspektywy krótkich pozycji się przystosować. Czy będą idealnie w punkt, jak to ma miejsce w wielu wypadkach w normalnych warunkach rynkowych? Ciężko oczywiście powiedzieć z perspektywy jakiejkolwiek manipulacji i tak dalej. Natomiast to są punkty na DJ-u, które według mnie do góry mają szansę zadziałać jako poziomy propodażowe, gdzie domknięcie luki może być niewystarczające według mnie, jeśli już, to okolice 50% zmienności zeszłego tygodnia, gdzie pierwszym punktem będą minima sprzed dwóch tygodni, trochę mniej niż 50%, to będzie na oko jakieś 38 pewnie chwil, jeśli ktoś będzie próbował mierzyć. I teraz do spodu, to o czym mówiłem już w dniu wczorajszym, jeszcze przed otwarciem rynku, czego możemy się spodziewać, to testu tej konsolidacji, gdzie ja sądzę, że sama góra tej konsolidacji, czy ten dolny swing tutaj, czy nawet potencjalna strefa popytowa, no kilka rzeczy tutaj znajdziemy, które miały prawo spowodować reakcję na tym poziomie, że to jeszcze nie jest koniec. Jeśli już ta strefa jest tutaj zbyt szeroka, według mnie, okay, żeby próbować ją łapać już na samym szczycie. Według mnie, jeśli już to okolice 50%, ja o tym wspominałem w dniu wczorajszym, nawet dół tego ostatniego miejsca słabości, który jest tutaj widoczny na wykresie tygodniowym. I w tym wypadku wychodzą nam okolice zbliżone do 17 tysięcy, 16 tysięcy 800 na DJ-u. Z perspektywy niższego horyzontu czasowego według mnie to, do czego sprzedający nie będą chcieli dopuścić, a po agresywnym podejściu podaży widać, że bardzo mocno, tak jak zyskiwaliśmy na wartości bardzo długi czas, wszyscy się pytali, gdzie są niedźwiedzie. Tak teraz niedźwiedzie odbierają z nawiązką to, co im się od dłuższego czasu należało. I z perspektywy wykresu dziennego, i tu sobie zmienimy linię, to jest dzienny na zieloną, z perspektywy wykresu dziennego, a ewentualne zamknięcie na dziennym, co nie oznacza, że my spajkiem, żeby była jasna sprawa. Górnym cieniem możemy być znacznie wyżej, ale układ sił mógłby teoretycznie sugerować próbę skonsolidowania rynku w momencie, gdyby doszło na dziennym do zamknięcia powyżej maksów z 17 marca, w tym wypadku mówimy 21300. Gdyby na wykresie dziennym doszło do zamknięcia powyżej 21300, to generalnie rzecz biorąc byłyby szanse na ewentualnie próbę skonsolidowania, wyciszenia rynku, tak, żeby dać, złapać oddech Fedowi, gdzie tam te wszystkie drukarki z perspektywy rynku repo pracują 24H, bo pewnie co niektórzy, którzy mieli wystawienie na opcjach, tak, na niską zmienność, bo przez 10 lat wszyscy zdążyli się przyzwyczaić do niskiej zmienności. No myślę, że to część instytucji związanych z rynkiem opcji i z tymi, którzy w dalszym ciągu, pomimo tego, jak rynki zaczęły wyglądać na początku roku, cały czas, że się tak wyrażę, jedna strona działała, tylko niska zmienność, to jakby tutaj problem. W każdym razie 21300 na dziennym, zamknięcie na DJ-u mogłoby sugerować ewentualną możliwość jakiejś konsolidacji, próby podjęcia działań związanych z konsolidacją na rynku. W związku z czym wszystko, co będzie podchodziło z perspektywy intraday do obserwacji, to jest to, o czym mówiłem, domknięcie luki, ta pierwsza niebieska nie do końca mnie interesuje, ta druga niebieska już bardziej. Teraz druga niebieska, czyli z tygodniowego, mówimy o domknięciu luki, jeśli się nie mylę, między
tym, co mamy teraz, a minimami sprzed 2 tygodni. Teraz zobaczcie, jak to się bardzo fajnie wpisuje w to, co widzimy na dziennym, bo tego typu układ w ramach tej niebieskiej to również próba budowy górnego swingu na dziennym. Okay? Czyli jeśli z perspektywy intraday rynek domknie lukę i będzie próbował kontynuacji na północ, no niestety tak wygląda sytuacja, że zmienność mamy znaczącą w chwili obecnej na rynku, w związku z czym wydarzenia obecne na rynku to również kwestia tak naprawdę sprawdzenia, na ile my jesteśmy cierpliwi. Okay? W związku z czym w kierunku 20 400-20 500 na DJ-u próba ewentualnie obserwacji z krótkiej strony rynku, co nie oznacza, że już teraz trzeba szukać longów, tak? Co nie oznacza, że już teraz trzeba szukać longów. W przypadku longów za oceanem to kwestia tego, o czym ostatnio rozmawialiśmy sobie, jeśli się nie mylę, kwestia ostatnich miejsc słabości na niskim horyzoncie czasowym, wybite, retest i próba kontynuacji do góry. To się w ostatnich dniach najlepiej za oceanem sprawdzało. DAX na H1 domyka lukę. Myślę, że to samo będziemy mieli za oceanem początek tygodnia. Być może co niektórzy będą próbowali tutaj DAX na H1 domyka lukę. Bo my chyba nie o tych samych poziomach mówimy. Chyba nie o tych samych poziomach mówimy. Teraz, jeśli chodzi o DAX-a, to 8800 minima sprzed 2 tygodni, pierwszy poziom, na który warto zwrócić uwagę. 8820. Drugi poziom to maksy z zeszłego tygodnia. Trzeci to zamknięcie sprzed 2 tygodni. Nie wiem, czy jest sens mówić o tym kolejnym celu. Tu według mnie trzeba się uporać. 10,5 tysiąca jest kluczem według mnie na chwilę obecną. 10,5 tysiąca z perspektywy wykresu tygodniowego. Na razie to według mnie są jakieś maksy. Arek mi mówi, żebym włączył godzinę na DAX. A, okej. Okay. Dobra, przepraszam. Przepraszam. Zwracam honor, przepraszam. Źle popatrzyłem. Wszystko jest okej. Okay. No to zobaczmy. Ten over-under próbują tu trzymać. To jest góra. To myślę, że jeśli bym obserwował na DAX-ie, to domknięcie luki, być może cofnięcie i próba ataku na górne ograniczenie. Tak? Czyli to, co według mnie już dawno, z czym powinni się zmierzyć czy bankierzy centralni, czy Trump i jego analitycy, bo jaki był błąd Trumpa, że wyrzucił wszystkich z Białego Domu po pierwszym spadku, kazał im mówić, jak to jest super i robić fałkę na indeksie, co się kompletnie nie udało. W związku z czym to, co już wiemy, że w przeciwieństwie do tego, co widzimy na dolarze z jenem, to na indeksach fałki nie zobaczymy prawdopodobnie. W związku z czym to, o czym trzeba było myśleć już znacznie, znacznie wcześniej, to próby wyciszenia rynku, ustabilizowania rynku, skonsolidowania rynku. Nie próba budowania na początku fałek, tak, które wszystkie były górnymi cieniami ewentualnie odrzucane. A do 9000 dziś na spokojnie. Znaczy, z
tym spokojnie, z 9000 się zgadzam, natomiast czy na spokojnie to już inna kwestia, tak jak mówię, no ja bym poczekał. Czy się doczekam? Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, nie zdziwię się, jak się nie doczekam. Natomiast na retest, tak, bo domykamy lukę, może być fałka prosto do 9000, ok, ale jakbyśmy zobaczyli cofnięcie, to pewnie znacznie łatwiej by pod to się można było podpiąć na DAX-ie. To H1 widzieliśmy i jeszcze było pytanie, kwestie związane z ropą. Bardzo ciekawy artykuł czytałem, tutaj jakby nie powiem, że to ode mnie, bo byłoby to wielką nieprawdą. Bardzo fajny artykuł czytałem na temat kwestii zachowania się złota w chwili obecnej, bo jedna rzecz, o której żeśmy rozmawiali, dlaczego to złoto zachowywało się tak, jak się zachowywało, to oczywiście była kwestia związana z tłumaczeniem pokrywania margin call i tak dalej. I tu jakby się zgadza. Ja widzę złoto znacznie niżej w kierunku 1250, to też jakby przedstawiłem chyba na profilu na TradingView. Do czego zmierzam z tym artykułem, który czytałem, który bardzo mi się podoba, że owszem, złoto to może i będzie okazja na długie pozycje, jak uspokoi się VIX, czyli kwestia zmienności, jak wyciszą zmienność, to może i rzeczywiście to złoto teoretycznie będzie miało szansę zyskiwać na wartości. No zobaczymy. Natomiast biorąc pod uwagę co do tej pory widzieliśmy na złocie, to według mnie 1250, natomiast raz tylko widziałem kwestie związane z próbą podbicia jakby w rejon poziomów, którym ja byłem zainteresowany, jeśli chodzi o krótkie pozycje. Od tamtego momentu już aż tak wysoko nie dojechaliśmy. Natomiast kwestia ropy, mieliśmy spike czwartek, piątek po chyba wypowiedzi przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, chyba Trump nawet sam, tutaj głowy nie daje uciąć, ale to chyba nawet sam Trump powiedział, że super, że ropa jest tak tania, bo będziemy mogli znacznie więcej jej kupić. No i tu mieliśmy czwartek spike, który bardzo szybko został w piątek odrzucony i do końca dnia już wyglądało to słabo. No i tu nie będziemy mieli niestety, nie mamy historii chyba tak długiej, dokładnie, nie mamy tak długiej historii. Natomiast jeśli sobie spróbujemy się podeprzeć, do różnego rodzaju mierzeniami można się próbować podeprzeć, to jak zrobicie sobie zadanie domowe, to 17 i chyba 12, tak? No ja wiem, że mówienie o ropie, że 17 albo 12 w głównej mierze, jeśli będziemy brali pod uwagę albo całość tego, albo tylko od tego miejsca, z którego spadaliśmy, to stąd te rozbieżności. Ja już na początku, znaczy pod koniec grudnia o 27 i 32 mówiłem, to dostałem kilka informacji, żebym się postukał w głowę. Już resztę zróbcie sami jako zadanie domowe i bardzo podobnie jak to robiliśmy z indeksami, wyższy horyzont czasowy, miejsca istotne i próba postawienia linii i wokół tych linii z wyższego horyzontu czasowego próba pracy. Z tymi poziomami. No i tak to może na ropie wyglądać. 27, 26, 33, 25, 42, 26 na ten moment. Z tym 42, 26 to może być problem. Natomiast to jest kwestia według mnie też, ewentualnie chyba to był taki na tygodniowym jeden z ostatnich wzrostów, który gdzieś tam w przypadku próby mierzenia pokrywało się to, więc to nie jest wykluczone, tak? Nie jest wykluczone. No, a mówię ci, Jarek, że jak ja zrobiłem tego, jak ja zrobiłem to podsumowanie, oczywiście, że w ramach tych przewidywań jednym z czynników w podtekście był łabędź, tak? No akurat nie spodziewałem się, że to będzie koronawirus.
Natomiast mnie osobiście ciężko było mówić, ale tak to z samego wykresu wychodziło 32. Ciężko mi było mówić, zresztą tak jak mówię, no dostałem kilka informacji, że może bym wziął zimny prysznic, postukał się w głowie. No jesteśmy na 21, tak? Czyli jeszcze znacznie, znacznie niżej od tego co mnie wychodziło. Natomiast jedna rzecz, która nie podlega dyskusji, ta zmienność na wszystkich rynkach nam się zwiększyła. A i tak jak mówię, według mnie najistotniejsza kwestia to jest kwestia teraz, jak my, każdy z nas indywidualnie, jak będzie potrafił wytrzymać ciśnienie, bo w wielu wypadkach w tej chwili, kiedy zobaczymy jakiś mocniejszy wzrost albo kontynuację taką mocniejszą spadku, to w wielu wypadkach takim prawdziwym testem będzie tak zwane FOMO, tak? Fears of missing out, czyli strach przed tym, że się nie załapie. I to jest kolejny według mnie rodzaj naturalnej selekcji, gdzieś jest to test tak naprawdę z perspektywy tradingu, żebyśmy się zrozumieli, z perspektywy tradingu, gdzie część zostanie znowu w ramach naturalnej selekcji wyeliminowana. Tak to wygląda. Ja wielokrotnie powtarzam, że czasami bycie bez pozycji jest w miarę najlepszą pozycją. W obecnej sytuacji zmniejszenie ekspozycji jest jednym z lepszych rozwiązań. No i na pewno kwestia nie ganiania się z rynkami. A schodząc niżej na ropie, żeby tą ropę dokończyć przed tym, zanim się rozstaniemy, ja tylko nie wiem, czy zwróciliście uwagę, od czwartku w ramach po naszym spotkaniu, w ramach przygotowania live trading planu, później te uaktualnienia, które nagrywałem, one dotyczyły tego, o czym sobie rozmawialiśmy. Bardzo podobnie będzie w przypadku kolejnych nagrań, czyli to, o czym sobie tutaj powiedzieliśmy w dniu dzisiejszym, czy na temat euro-dolara, na temat funta, czy na temat indeksów, może polskiej złotówki. Jeśli rzeczy będą się ruszały, wygląda na to, w cudzysłowie, że te rzeczy będą się ruszały, to jak najbardziej będzie kwestia uaktualnienia do tego, bo wiecie, zaraz skończymy ropę. Może się okazać, że po naszym spotkaniu, tak, 20 minut później, jeśli będę jeszcze w rynku na euro-dolarze, może się okazać, że wyjdę z tego euro-dolara. No to gdzieś tam ewentualnie, jeśli będzie popołudniowe nagranie, to ono będzie pewnie w ramach aktualizacji będzie powiedziane, że tak czy tak wyglądała sytuacja na ETK-u z perspektywy podejścia. Czy jeśli funt przetestuje te minima, ja wejdę w te minima z perspektywy longa, w ramach dolnego swingu i tego, gdzie jesteśmy z wyższego horyzontu czasowego, to też w ramach tego jakieś uaktualnienie na pewno zrobimy. Jeśli chodzi o ropę z perspektywy niższego horyzontu czasowego, to ja myślę, że z perspektywy, to wiecie, to jest bardzo, bardzo podobnie do sytuacji, jak kiedyś, ja pamiętam, ropa testowała stówkę, tak? My tutaj 18 marca zrobiliśmy, bazując, dobrze byłoby sprawdzić na kontraktach, a przyznaję szczerze, że nie sprawdzałem tego na kontrakcie, a jakby ja ropą mniej. Natomiast jeśli 20.04 jest prawdą, to wiecie, to tak jak było w przypadku setki. Ktoś tylko, żeby narysować kreskę na 19.99, ale pchnie te kontrakty, bo później będzie mógł wnukom opowiadać, wiesz, to twój dziadzia rysował tutaj 19,99 na ropie, tak? Jak swojego czasu ktoś rysował setkę i później tam mieliśmy chyba odrzucenie, jeśli dobrze pamiętam, już teraz nie pamiętam dobrze, ale no tak to z psychologicznego punktu widzenia wygląda. W związku z czym w ramach tej ropy, to pierwsza rzecz, bliżej 20 pod minimami ze środy, według mnie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie będzie odbicia na indeksach, jeśli nie będzie odbicia na ropie. Gdzieś tam w którymś momencie, zwłaszcza że nie wiem, czy można to było odebrać jako ocieplenie, ale Putin ostatnio powiedział chyba, że nie ma wojny na cenowej, jeśli chodzi o ropę, między Rosją a Arabią Saudyjską. My się tam dogadujemy i tak dalej. Plus ta informacja od Trumpa, czy tam z administracji Białego Domu, że będą chcieli wykorzystać niskie ceny ropy, żeby uzupełnić zapasy. No to wiecie, Trump chyba miał pomysł na sprzedaż tych swoich rezerw przy cenie tam, jeśli dobrze pamiętam, 40 coś, tak? Więc
W tej chwili może sobie dwa razy tyle tej ropy odkupić ewentualnie i mieć jeszcze na trochę na budowę muru z Meksykiem ewentualnie. Nie wspominając o zakupie masek. No ale to tak już ironizując trochę. Czy są jakieś pytania? No długa tam na DAX-ie to była, tak sprawdzam, co jest na czacie. Nie, nie, żebyśmy się 17 i 12 to są cele. Natomiast ja myślę, że jakieś podbicie w okolicach 20, chyba, że to, co widzieliśmy w zeszłym tygodniu, to już było to, o czym, co mam na myśli, że to już było to. Nie, i teraz już do 17 być może. Natomiast dziś tam być może, że to, że te 20 rozjedziemy jak w masło. Natomiast to, co ja sobie gdzieś tam mniej więcej po swojemu, to co spadliśmy, zanim zobaczyliśmy podbicie na ropie po luce, to był dystans z luki, tak? To, co spadliśmy po minimach, to było to 20.04. W związku z czym myślę, że są tutaj szanse na to, tylko że tak jak mówię, no może być błędem w tym rozumowaniu ewentualnie, że już jesteśmy po tym podbiciu. No i kolejny kwadracik w ramach algorytmów, bo to jest najprościej do zaprogramowania, więc to jest to 12, o którym wspominałem przed chwilą. Tak? 17 wynika tam z tego innego mierzenia. Ja myślę, że już przy obecnej cenie w wielu wypadkach jest nieopłacalne wydobycie. Tak mnie coś, jeśli pamiętam liczbę, jak widziałem, to już w tej chwili, już przy obecnych cenach w większości wypadków jest nieopłacalne. Słuchajcie. Ciężko nie przewidywać spadków na ropie w średnim terminie, tak jak mówię, te 17 i 12, może nawet niżej. Dlaczego nie 9? To już możemy sobie tutaj oczywiście pewne rzeczy wyobrazić. Natomiast no, gospodary stają, to tu nie podlega to dyskusji. No to jedna rzecz, zwłaszcza jeśli tu mówimy o tym, że ci przestają latać, ci stają z produkcją i tak dalej. No gdzieś tam myślę, że będzie trzeba bardzo podobnie spojrzeć jak na indeksy, że musi się w pewnym momencie, nie wiem na jakim poziomie, wyciszyć, spróbować ustabilizować. Natomiast przy 20 na tej ropie, żebyśmy do końca wyczerpali temat, przy 20, jeśli będzie na tych minimach z zeszłego tygodnia, ale zostaną nadbite i na przykład na minutowym wykresie, to jest to minimum z zeszłego tygodnia i na minutowym wykresie zobaczymy coś takiego, no to ten over-under tutaj z perspektywy ryzyka ewentualnie do potencjalnego zysku, jak sobie to pomierzymy, no to jakby te... Ja mam wrażenie, że czasami nie do końca się rozumiemy i dlatego zawsze, może dzisiaj o tym nie mówiłem, ale to niech już tak będzie, ja już to dawno powiedziałem, nie ma, jeśli rozmawiamy o rynku, to na temat tego, o czym rozmawiamy, nigdy nie ma głupich pytań, okej? Natomiast też mam wrażenie, że nie zawsze do końca się rozumiemy. To w większości, o czym my sobie rozmawiamy, to rozmawiamy sobie z perspektywy tradingu, day tradingu, tak? Czyli jeśli to, o czym powiedzieliśmy sobie na ropie, czyli zrobimy na przykład, nie wiem, minimum na 19, strzelam, 87, ok? Mieliśmy pierwsze minimum na 20.04, ok? Czyli możemy powiedzieć o 23 do 25 centów w przypadku potencjalnego stop lossa. Okay? Natomiast odbitkę mieliśmy na 7 dolarów, tak? No to co byśmy nie powiedzieli z perspektywy tradingu, próba podejścia przy tego typu układzie, o jakim powiedzieliśmy sobie, nie próba łapania noża spadającego na 19,87, tylko jeśli będzie jakaś zawrotka na niskim horyzoncie, będzie
układ pod over-under, będzie jakaś potencjalna strefa popytowa na niższym horyzoncie, będzie przetestowane albo wybite ostatnie miejsce słabości i przetestowane. Wszystkie tego typu rzeczy z perspektywy tradingu, żeby było jasne, tak? Bazując na tym, co rozpisaliśmy sobie, no to z perspektywy tego, o czym sobie wielokrotnie wszyscy traderzy rozmawiają, czyli ryzyka do reward, do zysku, to tak samo było z perspektywy podejścia do Nasdaqa w czwartek. To takie rzeczy musimy sobie umieć zrozumieć, umieć wytłumaczyć samemu sobie, o, tak bym to nazwał. 40 dolarów opłacone, to w różnych krajach różnie wygląda. Tyle ode mnie, czy są jakieś pytania? Jeszcze raz z perspektywy technicznej, bardzo przepraszam za opóźnienie. Ja byłem gotowy przed 9, to nie to, że Piotrek zaspał. Natomiast mamy zmiany, popatrzcie na maile, które zostały wysłane, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. A w razie wydarzeń, które będą powodowały w ramach tego, o czym sobie rozmawialiśmy, podjęcie decyzji, czy to wyjścia Z-ka, zajęcia jakiejś innej, to pewnie będzie nagranie w ramach aktualizacji, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu. Jeśli nie ma pytań, to ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za wspólnie spędzony poranek. Jeśli ja się nie mylę, to o 9, Piotrze. Ale sprawdźmy maile, dobra? Bo w poniedziałki będziemy mieli 10, w czwartki będziemy mieli 9. Było mi bardzo miło, nie dajcie się złapać w pułapkę. Jeśli ktoś ma problem z próbą podjęcia decyzji na rynku w chwili obecnej, to najprawdopodobniej nie przestawił swojej ekspozycji do tego, co robił albo jak tradował sprzed kryzysu. Jeszcze raz, kwestia ekspozycji tutaj ma zasadnicze znaczenie. I tyle ode mnie. Przed czwartkiem mam nadzieję, że będzie coś do uaktualnienia, więc będzie uaktualnienie, a widzimy się w czwartek. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.